Cześć, witajcie w moim cyklu Przedsiębiorcy w UK. Ja nazywam się Magdalena Piersa, moim dzisiejszym gościem jest Konrad Gajda. Cześć, witam bardzo serdecznie. Przedsiębiorca, który w UK jest od którego roku? Od 2014, dokładnie październik 2014 roku. Pieniądze z nieba nie lecą, kurczę, na drzewach też nie rosną, trzeba było ciężko harować na to, żeby zarobić na chleb. I powiedz mi, Konrad, jak w ogóle się to stało, że zmieniłeś swoje myślenie, swój mindset? Sprzedawaliśmy towar, sprzedawaliśmy w garażu i sprzedawaliśmy z domu. I tak robiliśmy przez 3 lata. I zauważyłem, że inwestycje działają, że jak zainwestuję, to za chwilę mam tych pieniędzy więcej. Dzisiaj jesteś inwestorem w nieruchomości, tak? Tak. Zaczęliśmy ze strategią rent-to-rent, czyli podnajmowaliśmy cały dom. Tak na przykład te dwa tutaj to są domy, które... Jesteśmy teraz w czteropokojowym domu, na 7 z tych dwóch. Na górze wyremontowaliśmy łazienkę, przemalowaliśmy całe, umeblowaliśmy. W drugim domu montowaliśmy boiler. Także mieliśmy całkiem sporo kosztów, doliczając sourcing fee. Wydaliśmy naprawdę bardzo dużo, ale było warto. Super. Czyli to był taki początek, na początku była męka, ale później była nagroda. Jak to mówią, short term pain for long term gain. I to jest prawda. Okej. Super.